Cześć! Siemka! Dzisiaj robię quizy! Tak. Na początek, jakim piłkarzem jesteś? Tak. Raczej zrobi Skorpio. Tak, bo to jest lewą, no oczywiste, żebym... Patrzcie, pytanie na przyszłość. Którą nogę masz lepszą? No właśnie lewą. Twoją specjalnością jest dribbling, rzuty wolne, strzał z daleka. Longshotów to ja nie wywalę. Rzuty Ty to wolne. Nie kołczu. Rzuty wolne. Jaka jest twoja postawa na boisku? Pasywna, zarównoważona, agresywna. Coś czuję pasywna. Zagda bardzo poza. Jaka? Wiesz co? Pasywna. Co to znaczy? Czyli taka bardziej... Defensywna? No właśnie. Okej. Jak zachowujesz się na boisku? Jeśli to podajesz lepiej ustawionym kolegom, zarównoważony. Podaję lepiej ustawionym kolegom. Jak szybki jesteś? Bardzo szybki, szybki, przeciętny. Przeciętny. Szybki. Ja bym powiedziała przeciętny. Szybki. Niech ci będzie. Ileś jednego i strzelasz na mecz. Więcej niż 1-1-0. My mecze nie gramy. Jak ja nie jestem nawet na ataku 0. Lol. Pirlo? Nie wiem kto to. No to Włoch! To właśnie jest Włoch. Ale wszystki. Sorry. Ale... Bez zarostu ładnie wygląda. Kochasz swoją pozycję, a ona kocha ciebie. Nie masz sobie równych na pomocy. Idealnie podajesz i asystujesz. Jesteś szanowanym przez przeciwników. Nic nie wyprowadzi cię z równowagi. Zacznij mordę osobą za oknem. Przy okazji ja tego nie robię. Ale fajnie, że Włoch. Też spróbuję. To jest plus. Ooo, fajnie. Nie znam się, ale spróbuję, okej? Okay? Ja mam mocniejszą prawą nogę. Albo prawą kopię. Strzał z daleka, lubię daleko strzały. Ja pierdolę, tak poza. Ty to agresywna. Taki mordę. Jestem egoistą jebanym. Przeciętnie. Balotelli. Twoja lepsza noga to prawa strzelasz. Gole z każdej pozycji wielu kibiców jest naszą. Ciszą je, ale ty nic sobie tego, z tego nie robisz. Czasami zachowujesz się jak duże dziecko. Jest nieostrożny, czasami jak sobie zamknij mordę. Jak ma na imię Messi? Lionel. Jakie on jest narodowości? Argentyna. Na jakiego klubu gra Leo no Barcelona Messi? Barcelona nigdzie indziej nie gra, od 10 lat tam gra, no chyba. Gdzie urodził się Messi? Argentyna. Okej. Okay. Ile obecnie ma lat? 28. Okej, okay, Messi jest! Kurde, i właśnie teraz dylemat. Chyba obunożny. No właśnie dałbym mu obunożny, bo on jest... On... Dać mu? Znaczy chociaż powiem ci szczerze, że on... ma 4 gwiazdki sztuczek, ale ma 3 gwiazdki słabszej nogi. I ta bym dała więc ja bym dał prawo. No Jezu! Ha! A jednak lewo, kurde, czyli moja lepsza noga. Jaka jest pozycja Gremessiego? Napastnik. Jak ma na imię syn Messiego? O Boże! Pedro! I znowu dylemat. Podobne imiona jakby było pytania przy Neymarze. Jakie same? Kurde, Thiago, Pedro, tak. Ja bym dała Pedro. No to walmy tego Pedro. Dobra. Thiago. Boże, jakie brzydkie dziecko. Jak się jego żona nazywa? Czekaj, tak żeby nie... A może Rokuzo? Bruna, Jezu. A może jednak Bruna? Albo Karol. Nie Karol, nie. Antonina. Czyli no, a jednak mistrz. Który piłkarz pasuje do ciebie, to dla Skorpia. Tak, więc dawaj mychę. W którym roku urodzi się Kaslis? Casillas. Tak. O Jezu, on trochę stary, on po 30 będzie. Czekaj. 91? Nie, 87 albo pierwszy. Czekaj, 30... Ja bym mu dał 97? Nie, 87. A nie 8? Nie, 87, no. Źle. Kurde, no wiedziałem, że pierwszy, no bo to jest stary. W którym klubie grał David Villa? Villa. Villa, lol. W którym klubie grał, tak? No, pisało no tak. Gra. Gra, w przepraszam, gra. New York City. Tak, to. Tak, to. Okay. Dobra. A lubisz bardziej? Messiego. 2-3. Jakie szybkie. Ej, nie. Kolejny quiz. Czy wiesz wszystko o... CR7, dobra. Kto to jest? No CR7. Mi się wydaje, że Ronaldo. No tak, Ronaldo. Czy to jest syn CR7? A skąd to kurwa Nadajmy tak. A wiesz, czy to w ogóle czy jego syn?
No on ma syna. Ja też wiem. Kiedy Cristiano ma urodziny? O Jezu, to będzie bardziej skomplikowane. Albo wakacje. Ja bym coś może pomiędzy lutym a... Wakacje luty! Daj tego 10. Kurde, 5 luty. Boże, to zdjęcie tak bardzo. Tak bardzo creepy. Ile lat miał Ronaldo, gdy zaczął grać w piłkę nożną? To już mi się wydaje, że 8 albo 5. A dajmy 8. No jest, dobrze. Czy Ronaldo ma żonę? No tak. No ba. Jak nie? O kurde. Ja już... dobrze pamiętam, że wydarzenia z Mandialu 2016. Z Mandialu też dobrze przeczytane, mogę być. Tak. Która drużyna grała przeciwko sobie w pierwszym meczu Mandialu? Brazylia, Chorwacja. Okay. No. Jaki był wynik w meczu pomiędzy Holandią a Hiszpanią? 5-1. Przepraszam. Który zawodnik strzelił najwięcej bramek w meczu Holandii i Hiszpania? O kurde. No właśnie to jest dobre pytanie, bo tylko... Robben. To? A nie. Van Persie i Arjen Robben, tyle samo. To? Tak. No. Przepraszam. Kto został królem strzelcą w Mundialu? Oluju. Boże, ten obrazek, ja pierdolę. Czekaj, Neymar, zastanawiam się... Messi? Dobra, jak nie trafię, to nie trafię, Neymar. Kuwa. Co, Rodriguez? Jaki był wynik meczu pomiędzy Niemcami a Portugalią? 4-0. Który gracz Brazylii strzelił są buja w meczu z Chorwacją? Ten na dole po prawej stronie. Tak, to on. Dobrze, to jest nasze. No, tylko... Jak zaczyna z polskich piłkarzy? Co no, za może piłkarz? Ty rozwiąż. Dobra. Zostawię to dobrze do ciebie. Boże, kurwa, ta reklama. Wciki. Wciki. Wucekici. Tak. Wow. Wciki, kurwa. No tak, bo to są toalety dla kotów teraz. Obrzydzasz mi życie. Dobra, masz tu piękniciów. Brzydki. Co to za piłkarz? Mi się wydaje, że Błaszczykowski. Ty rozwiązujesz. Dobra. Kurwa. Mączyski. Brzydki. Kurwa. Ładny. Dźwigała jakie nazwisko. Co to za piłkarz? Jaka poza brzydki. Jeleń. Kurwa. Brzydki. Adam Matuszczyk. Matuszczyk. Kurwa, nie wiem. Kurwa. Brzydki. Nawet ładny. Serio? Jezu! Taki mordę. Kurwa.